Na swojej zawodowej, prywatnej drodze spotkałam wielu fantastycznych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą 2 razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie, na Facebooku Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Dzień dobry. Dom Samodzielności to obok Akademii Życia i Samodzielności miejsce, w którym osoby niepełnosprawne ruchową zyskują większą sprawność i niezależność. Dziś cykl Uczymy się od najlepszych. Zapraszam w podróż do grudnia ubiegłego roku, kiedy to w mieszkaniu na Podgórnej spotkałam się z asystentami Sylwią Budną i Piotrem Glapą oraz trojkiem uczestników projektu. Iwony Majewska, Monika Wróblewska. Krzyżało, że znaleźliście się tutaj. W Koninie w Domu Samodzielności. Trafiłam przez przypadek całkowity, przez internet, że tak powiem. Informacje były pewnie zamieszczone na Facebooku i później zaczęłam szukać informacji więcej. Później taka decyzja, że przyjeżdżam i szczerze mówiąc nie żałuję. Ale już marzenia wracam z powrotem za jakiś znowu czas. I ciebie, Monika? Ja się dowiedziałam tutaj, bo moja szefowa z warsztatu terapii zajęciowej, w której chodzę, była tutaj na zajęcia z tym, pani była ze terapeutą zajęciowym. Byli i mi pani szefowa to powiedziała, że o tym mi powiedziała, o tym ja przyglądałam stronę internetową i się od razu zgodziłam. Nawet mi się nie chce stąd wyjeżdżać właśnie, bo poznałam fajne osoby właśnie, fajnych asystentów właśnie i fajnie, że ta akademia powstała właśnie. Jest z nami też Krzysztof, jedyny mężczyzna w tej edycji Domu Samodzielności. No, ja Fundację Podaj Dalej znam. O fundacji mi wtedy opowiadali znajomi. Wiosnę gdzieś wyjeżdżał. No, te 3 lata i choroba jakby troszkę dochodziła do głosu. Właśnie chciałem spróbować, jak to było kiedyś, bo też jeździłem w takie miejsce podobne. Czy coś ci bardzo zaskoczyło na początku? No, tu nie, ale ta gimnastyka intensywna. Troszkę to jest za intensywne dla mnie, no i... Ale czujesz, że ten wysiłek jest też potrzebny, rozumiem. No, tak. Te na dziewczynę, czy wy miałyście jakieś obawy? Nie. To znaczy, w moim wypadku to było tak, że ja przyjechałam z własnej woli. Ja po prostu chciałam przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko tu działa. Zaskoczyło mnie to, że, bo wiedziałam, że będzie rehabilitacja. Nie wiedziałam na jakich zasadach. I wiesz co? I powiem tak. Rehabilitacja jest rewelacja dla mnie. Tutaj jest aktywna rehabilitacja i to mi się bardzo podoba. I to podwiga. Bo ty masz taką bardzo silną motywację. Ja bym się sama poradziła w mieszkaniu. Bo ja walczę o to, żeby mieć swoje mieszkanie. I mi to właśnie nie przeszkadza, że my mieszkamy w trójce, bo my się dodajemy wspaniale w trójce. I właśnie mi ten pobyt dużo dał właśnie, że ja będę walczyć dalej o moje mieszkanie, ja się nie będę poddawać, będę... Ale masz pomysł na siebie, ewidentnie. To mi się podobało. Złożę tam tutaj dokumenty, moje CV złożę i to moje list motywacyjny złożę. Ale najważniejsze to chcieć. I chciałabym zapytać ciebie, Sylwia, jak to jest, kiedy jest się asystentką i wspiera osoby, które przyjeżdżają? Czy nie ma się takiej naturalnej potrzeby na początku, żeby trochę ułatwić życie, czyli wyręczyć na przykład? Jak zaczęłam swoją pracę, to właśnie najtrudniejsze dla mnie było to, żeby nie wyręczyć osoby, które tu przyjeżdżają. A my mamy tylko ich wspomagać w takich sytuacjach, gdy naprawdę nie mogą sobie poradzić z czymś. Więc to było dla mnie najtrudniejsze i myślę, że już jest coraz lepiej, że nie wyręczam ich, nie? Zakupy, czy takie czynności życia codziennego jakieś sprzątnęło i tutaj tak naprawdę robią wszystko od zakupów właśnie, po gotowanie, po wszystkie zajęcia, po sprzątanie, także wszystko. I każdy z nich jest tak naprawdę inny, także te personalne jakieś cechy też trzeba
poznać daną osobę, przyzwyczajamy się do siebie, uczymy się też tego życia razem, nie? Bo tak naprawdę dużo czasu spędzamy wspólnie. No, także jest to taka przygoda. Codziennie tak naprawdę coś innego możecie spotkać w tej pracy. I z tego, co zauważyłam, trzeba mieć duże umiejętności logistyczne. To też, tak, tak, bo my tutaj mamy mieszkanie na Podgórnej, to drugie jest tak 1,5 kilometra stąd i czasami zajęcia mamy tam, więc wiosną, latem to chodziliśmy w sumie pieszo. Teraz staramy się zorganizować busa, żeby nas tam dowiózł, ale logistycznie wszystko musi być dopięte. Wstajemy o tej, szykujemy się, jedziemy, wracamy, są kolejne zajęcia albo są dyżury właśnie sprzątania, także ciągle coś się dzieje. A to jest typowe mieszkanie bloku, tak, na parterze, tak. Może bardziej stosowane niż inne. Ale to tak właśnie jak mówisz, to jest po prostu takie naturalne mieszkanie, co jeszcze bardziej umożliwia później życie samodzielne, nie? Żeby tą samodzielność zwiększać i żeby mogli się odnaleźć. Dokładnie. A dla ciebie, Krzysztof, jak wygląda taki typowy dzień, powiedz? Dużo czasu mi zajmuje to rano wstać, ogolić się, ubrać. Tu się muszę wtrącić, bo to wcale nie jest długo. Bo dzisiaj wstałeś chyba w 7:30, przed 8:00. A przed 9:00 już był gotowy. Z wszystkim. No także nie jest to długo. Ja tak oceniam. Obiektywnie bardzo. Ja to lubię spokój i pomału wszystko robię. Bo tu trzeba trochę przyspieszyć. Tak, jest aktywna. Jest aktywna. Jest Janaszkowo, tak? Jedziecie tam ile razy w tygodniu? Dwa, tak? Też arteterapia. Rada, no. I sprzątanie z dietetykiem, trzeba szcządy latem jeszcze. No, tak, no. Wtedy głównie gdzieś tam jeżdżą, albo na mecze KST Mustangów, albo na spektakle i do tych... Ostatnio byliśmy na spektaklu w Kaliszu. No to opowiedzcie trochę na spektaklu. Ten spektakl w Kaliszu byliśmy z Moniką, z Anią i z Adamem. Miłość i polityka. To ja ten spektakl właśnie polecam. Ten spektakl jest fajny do obejrzenia właśnie. Tam były fajni też. Są koncerty, spotkania. Tak i... Byliście też gośćmi. No. Podczas Dnia Wolontariusza, no. Który jednocześnie był takim czasem. Z koncertu pierwszy był koncert z Narodzenia Pana, a potem było spotkanie, które Zuza, czyli dyrektor Fundacji Podaj Dalej, podziękowała wolontariuszom, którzy pracowali. Oglądaliśmy Dzień Niezależności film i mieliśmy takie spotkanie, żeby się z nimi trochę porozmawiać i ten. I ja miałam taki zaszczyt, żeby dawać prezenty właśnie. No takie, można powiedzieć, wyróżnienie. No tak, no. Piotr, a co według ciebie w pracy asystenta, również asystenta głównego, jest najistotniejsze? Moim zdaniem w pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością jest przede wszystkim uważność i możliwość umiejętnego wspomagania osób, które tego potrzebują. Delikatność, uważność, jak już powiedziałem, no i gotowość do działania w każdym momencie czasu, jaki występuje dyżur. Ale czy są takie sytuacje, które się dość często powtarzają? Tak, to są podstawowe, najczęściej są to podstawowe czynności służące do życiu codziennemu, czyli przesiadanie się z łóżka na wózek, jeśli chodzi o osoby na wózku inwalidzkim, pomaganie przy zmianie miejsca, w którym się teraz osoby znajdują. To jest największe. Czyli też taka możliwość, wspomaganie w aklimatyzacji. Tak, pomaganie w codziennych czynnościach, to zależy od stopnia osób z niepełnosprawnością. Jednym osobom wystarczy tylko pomóc przy przesiadaniu, innym należy nawet pomóc podać talerz czy łyżkę. Oczywiście, że wspierania psychologicznego jest tutaj bardzo ważne. Motywowanie do postępów, utwierdzanie w tym, że osoba robi postępy, jak najbardziej. Bezpośrednim asystentem osoby z niepełnosprawnością to motywowanie do osiągnięcia celów i założeń, jakim tutaj przybyły osoby, no i utwierdzanie ich w tym, że dadzą radę. Co uważacie za swój największy sukces? Zacznijmy od Krzysztofa. Wracając do twojej wypowiedzi, Sylwia, myślę, że to jest sukces. Kiedy początkowo na przykład przygotowanie się
Takie poranne zajmowało ci 2 godziny, a teraz zajmuje godzinę. Jest to ewidentny sukces. Trudne pytanie przede wszystkim. No nie wiem co powiedzieć. Dla mnie jakiś tam sukcesem no jest wszystko, co mogę zrobić. No przy tych chorobach, które mnie ograniczają. Miałem możliwości, tak. To bardzo dużo. A Iwonka, co uważasz za swój największy sukces, tak subiektywnie? Jest to, że w końcu przestałam się bać pralki. To, że sama sobie ją włączę, mogę sobie wyjść, rób co chcesz. Bardzo konkretna umiejętność. Przestałam się bać obsługi płyty indukcyjnej. Także takich 2 konkretnych rzeczy, nie? Co mi będzie właśnie brakować, to właśnie tej rehabilitacji, ale też, wiesz, tutaj fantastycznych ludzi się poznaje, tak? Tutaj mówiła Monika. Fantastycznych tutaj asystentów. Co jeden to jest inny, ale naprawdę pod każdym względem wielki plus ode mnie dla nich, nie? Praktycznie, bo wkładają w to naprawdę dużo, dużo serca i to jest fajne. A co prywatnie kręci Iwonę? Prywatnie? No muzycznie się udzielam. Muzycznie się rozwijam, że tak powiem. Oprócz tego też prowadzę TikToki swoje live'y, albo razem live'y tam z kimś prowadzę. I to na przykład oni tutaj widzą. Czyli doceniasz siłę mediów społecznościowych. Tutaj na TikToku mam takiego jedną osobę, z którą jestem od początku do końca na live'ach z nim. Monika, powiedz, co jest dla ciebie ważne? Dla mnie ważne jest to, że jestem tutaj i się nauczyłam wiele rzeczy. Jestem dumna z tego, że jeżdżę na basen. Teraz nie mogę, właśnie tego żałuję, bo jeździłam z doktorem Kamilem na basenie. I kiedyś jeździłam na basen, bo kiedyś jeździłam na basen, teraz przestałam, teraz jeżdżę właśnie. To jest do mnie na przykład taka pasja na przykład. I się z Kamilem dużo się nauczyłam, ale też, że mi się podobają wszystkie zajęcia, bo ja bym wymieniła wszystkie zajęcia, które mi się podobają. Tak, mi się podobają jeszcze 2 zajęcia. Z Arte, z Monią, którą się dużo rzeczy plastycznych nauczyłam, więc będę te rzeczy... I trochę muzycznie też, bo też na festiwale jeździłam dosłownie niepełnosprawny też. Świetnie, wy z tego co pamiętam też miałyście okazję razem wystąpić. Nie, będziemy 16 razem. A, 16. Bo jeszcze nie było tego naszego występu. I Aniu, jak będziesz miała czas, dość serdecznie zapraszamy na kanał. Oczywiście, z przyjemnością. Tu mogę dopowiedzieć, to z Moniką spotkałyśmy się w Jarocinie, tam żeśmy się poznawali na prezentacjach. No. I przyjechała Monia, ja tam na nią patrzę, mówię, ojej, my się chyba znamy. I dopiero żeśmy zaczęli zgadywać, gdzie. Słuchaj, Jarocin, tak byłam. No, i wtedy mogło się też z nami iść. Mogło się zaproponować, taki powiem, bo kiedyś przyjadł tutaj wieczorem, zaproponowała, żebym wystąpić takie świąteczne spotkanie, takie świąteczne spotkanie mam 16. No. To wypowiada się bardzo ciekawie. A i ostatnie to doradcą zawodowy SPA. Bo ty jesteś osobą z jakby też największym doświadczeniem. Miał zachęcić innych mężczyzn w twoim wieku z podobnymi doświadczeniami, to co byś im powiedział? Przede wszystkim, żeby robili jak najwięcej samemu, bo jakaś tam przerwa to już no, jest pewna luka, którą trudno jest no ćwiczeniami czy tam czymś zapchać. No starał się. Tak jak mówiłem, że nigdy nie lubiłem chodzić utartymi ścieżkami i wiele rzeczy robiłem po swojemu. No inni się dziwili, że takie coś można zrobić. Nigdy nie jest za późno na zmiany, na dobre zmiany. Pytałam już o to Iwonkę i Monikę. A co jest dla ciebie ważne? Co dla mnie ważne? No ważne dla mnie są nadal ćwiczenia codziennie, żeby zachować jakąś tam sprawność. A takie osobiste pasje? No osobiste pasje to krzyżówki. Kiedyś to wysyłałem nawet, miałem nagrody. Wiem, że lubisz też sudoku, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Sudoku, krzyżówki logiczne, książki, trochę tam w laptopie. Poprzyglądam. Jestem zalogowany na Sherada.net. Tam też parę krzyżówek rozwiążę sobie, książek. Korzystasz z audiobooków, tak? Tak, tak. Także
dla mnie to jest nawet za mało czasu, żeby to wszystko zrobić. Mhm. Muszę wybierać. Teraz pytanie do asystentów, do Sylwii i do Piotra. Wy, z punktu widzenia asystentów, co powiedzielibyście osobie, która jeszcze się waha, żeby przyjechać do Domu Samodzielności? Myślę, że co bym powiedziała, że warto spróbować, że szkoda czasu, szkoda waszego czasu, bo to jest tak naprawdę kolejny krok w waszym życiu, żeby zwiększyć tą samodzielność, niezależność, poznać nowe miasto, bo być może nigdy w nim wcześniej nie byliście. Myślę, że szkoda czasu po prostu. Życie mamy jedno, a czas tak szybko płynie. Jeśli dana osoba ma obawy, czy jest to miejsce dla niej, czy chciałaby tu przyjechać, a się waha, to tym bardziej polecam, żeby tu przyjechać. I Monika. Ja bym powiedziała tej dziewczynie, przepraszam bardzo, nie poddawaj się, przyjeżdżaj, bo ten pobyt dużo daje tutaj. Się nauczyć więcej niż siedzenia w domu, przepraszam bardzo, bo ja tego nie mogę pojąć, że osoby niepełnosprawne, takie na przykład jak my, siedzą cały dzień w domu, przepraszam bardzo, muszą się wziąć w siebie i muszą tam do tej fundacji przyjechać. I obejrzeć film doktora Piotra, Januszczo, doktora Piotra, ten film muszą obejrzeć. Bo doktor Piotr też dużo mówi i te słowa doktora Piotra mnie tak ujęły, że normalnie mi te pozostaną głęboko w sercu w ogóle. Ja bym miała możliwość, doktor Piotr jeszcze żył, czyli duży tata, to bym normalnie chciała to poznać osobiście. Ja miałam taką przyjemność, poznałam doktora Piotra. On wtedy dawał dzieciom i nastolatkom tą wiarę w siebie, którą teraz na przykład ty dostałaś tutaj. No. Przy wsparciu fundacji i asystentów. I też osób, z którymi mieszkasz, czyli Iwonki i Krzysztofa. I taka dopowiedź jeszcze ze twojej strony, Iwonki. Kim dać? Po obejrzeniu tego filmu, który był 15-minutowy. Mówimy o genie niezależności. Tak, wiesz co, w Facebooku, gdzie tylko się da, bo to warto zobaczyć. I może, wiesz co, tacy ludzie po obejrzeniu takiego filmu twierdzą, że warto, bo wiesz, film jest 15-minutowy, ale tyle i tam jest słów zawartych, że ja naprawdę każdemu to polecam, nie tylko w moim wieku, ale osobom, ale też młodszym, po prostu brać wiatr w żagle i zobaczyć, wyjść. Podsumowanie. Zapraszamy do Konina, zapraszamy do Domu Samodzielności. Zapraszamy, dokładnie. Miejcie odwagę, pakujcie walizki i przyjeżdżajcie do Konina, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.